Witam na stole sztabowej z drugimi części z gry z Demon Dragon, Massive Darkness 2, kampania, potężna kampania, potężny Massive Darkness. Kampania składa się z 5 części, prawdopodobnie nie patrzyłem z tych questów, 5 questów nie patrzyłem, jak ona się kończy, prawdopodobnie będziemy walczyć z tym smokiem. Na razie mamy jakieś tam teleportowania się do smoka i zbieranie jakichś run. A w tej misji przypomnę, co było wcześniej, jakie mamy cele. Jednym z tych celi jest zdjęcie dwóch takich żetonów. Jeden już w tej chwili nasz Roach Łotrzyca ma. I jeżeli mamy dwa zebrane, możemy otworzyć tą komnatę i zabić tą bestię, która będzie poziomu 5. No, my jesteśmy w tej chwili w poziomie 3 i dodatkowo jeszcze w tej scenariuszu i prawdopodobnie chyba też następne takie będą, są dostępne Demon Skillsy, które ułatwiają nam, boostują nasze postacie, no ale też mają negatywny efekt, ten czarny, który jest tu spod spodu, który się uruchamia co jakiś czas i przeszkadza nam to, a nawet może nas to zabić, używanie tych skillów. I jest to chyba obligatoryjne, musimy brać je, nie możemy ich chyba ignorować, no ale one na pewno mają pozytywny efekt, większy niż ten negatywny. I plan na turę 6 jest taki, żeby na razie tu zebrać ten skarb, zebrać to, ten objective, zebrać ewentualnie to na nim widać skarb. Magiem chce otworzyć pomieszczenie, coś strzelić, może z jakiegoś firebola zebrać to, czyli jakby trochę taka tura, żeby zyskać ten czwarty poziom expa i dopiero te postacie się aktywują, dopiero wejść tam na pełnym ataku i próbować to zniszczyć, no ale tu uważajmy, bo idą ci wszyscy kultyści i szkieletorzy, więc może się zrobić ciasno, no ale mam nadzieję, że sobie poradzimy, bo mamy tutaj sporo dobrych kart i skillów, jeżeli chodzi o nasze postacie. Ok, no to co, przystąpimy teraz szybko do tury 6. Jeżeli chodzi o track jeszcze, ten track się kończy na 9 i odwracamy wtedy ten track na drugą stronę i tam jest chyba 4 lub bodajże lub 5 tur i w zwykłym scenariuszu po prostu dalej jedziemy te wszystkie szybkie 5 tur, a w kampanii, to jeżeli ono się skończy, nam ten track, to już permanentnie przegrywamy tą misję, więc zostało, no jesteśmy, że tak powiem, w połowie tur. Inaczej to niedługo będzie połowa, bo tam jest, jeżeli tam jest jeszcze 4 lub 5, to będzie 14, no to już niedługo połowa gry, więc trzeba się spieszyć i kończyć ten scenariusz. Ok, no to jedziemy najpierw turę 6 od Roacha. No i jeszcze o update co do Roacha, bo tu mam taką kartę Dragon Skill. Ona daje jeden plus jeden move action. Ja zrozumiałem ją, że do jeden do ruchów akcji, ale chyba to jest po prostu darmowa akcja ruchu. Chyba tak to trzeba by zinterpretować. No i teraz tak to będę grał, że ona będzie miała darmową akcję ruchu. No to czyli wyrysowałem te 4 żetoniki, najpierw zrobimy tą darmową akcję ruchu. No jeden punkt ruchu więcej, czyli na razie się przeniosę na ten... Nie, idę po skrzynię skarbów. Następnie drugi akcja ruchu to była ta darmowa. Po tej akcji dobierz jeden żeton, czyli mamy kolejną akcję, 5. No to dobrze, teraz 2 punkty ruchu, czyli zbierzemy skarb. Czyli w wielkiej skrzyni znajdują się 2 żetony skarbów, czyli ciągniemy z woreczka, patrzymy co to jest. Tam mamy szansę na ten rzadki skarb, ale 2 zwykłe. No i Łotrzyca znalazła tu skórzane buty, po walce możesz poruszyć się o jedną strefę, no to się przyda coś takiego. No i Kołczan, atak dystansowy, na razie nie mamy takiego możliwości, więc to jest przedmiot na do sprzedania będzie, to trzymamy je go w wyposażeniu. Następnie kolejna akcja ruchu, przemieszczamy się do naszego obiektywu. Za kolejną akcję zebraliśmy ten objective z planszy, no i awansujemy o 12 punktów, każdy z bohaterów. No i tu mi brakuje 2 poziomy expa,
tej łotrzycy, żeby mieć 20 expa, żeby awansować na poziom czwarty. No i ostatnia akcja plus jedna kostka, więc tylko zrobi ruch. No i ona kończy swoją tutaj działalność, zebrała skarby, zebrała obiektywy, no to jedziemy do maga. No i zobaczmy, co teraz czarodziej zrobi. On ma cztery akcje, bo ma tu jedna plus jedna action, czyli to jest napisane wprost, jedna dowolna akcja. No i on będzie szedł po te kowadło i otworzy przy okazji to pomieszczenie. Zobaczymy, co tam jest. I przeszedł do tego pomieszczenia za drugą o akcję, też robi akcję ruchu, czyli otwiera komnatę. No i patrzymy, co tu jest. Namnożymy tego mistrza najpierw. A, i to jest specjalna komnata, nie ciągniemy karty drzwi, więc to na razie ignorujemy i patrzymy, jaki jest tutaj, jaka tu zgraja jest poziomu 3-4. No i tu się trafiły demony z takim przedmiotem. Wężowe oczy, to jest żółta i pomarańczowa kostka do ataku magicznego. Przydałoby się tym magowi, czarodziejowi taki kostur, taki niezły kostur nazwany Wężowe Oczy. I demony namnożone, to są chyba te figurki, tak. No i one mają 4 życia, więc będzie ich trudniej już zabić niż te podstawowe wersje. No i teraz jedziemy do grasującego potwora. No i tym potworem jest Lidian. Trochę mi się kojarzy to z Illidianem z WoWa. To ma 12 punktów życia na bohatera, czyli 24. I on ma tu jakieś swoje super skilly. 4 kostki obrony plus jedna czarna. To będzie ciężko go zabić. To nie będzie łatwa przeprawa. W ataku też jest dość mocny. No, oj, trzeba się tu będzie natrudzić, żeby go załatwić. No i tu analizowałem sobie jego ten ruch, jest trochę enigmatyczny. Jeżeli jest w strefie światła, to otrzymuje rany, no to jest dobrze. No i on atakuje, że tak powiem, teleportuje się przez ściany, bo idzie do najdalszego bohatera i tam wykonuje ten atak na niego, czyli w tej chwili będzie to na Rogue'a. Bo jest w trzech strefie, nie musi być polu widzenia. Raz, dwa, trzy jest tutaj, więc on się będzie teleportował do niego i jego atakował. No to tu Roach ma, że tak powiem, z lekka mówiąc, przez ranę. Okej, okay, no to jedźmy teraz z magiem. Mag wykona teraz. Wykona chyba swój atak na tego Illidiana, tak? Bo on chyba jest w komnacie, to jest w polu widzenia. To jednak nie, on nie będzie atakował Illidiana, bo i tak nie ma zasięgu, ma tylko do tych demonów, więc on zaatakuje demony i później zgodnie z planem wycofam się tutaj po ten przedmiot i będę czekał na te demony, bo one przyjdą do mnie. No a Roach zostanie sam z Illidianem. Okej, okay, jeszcze doczytałem, że pole jednak widzenia to jest że tak powiem, prostopadle lub równolegle, nie ma pod ukosem, tak nie ma, tylko tak widzimy. Więc no dobra, to jedziemy z tym atakiem na te demony, czyli płaci z jedną manę, że dodać sobie żółtą kostkę, więc trzy żółte kostki. A oni się bronią dwoma niebieskimi, dwoma czarnymi. No i też za cień będzie kostka. No i bierzemy tą garść kostek i mak atakuje. No tak średnio, no ale rozważmy to wszystko po kolei. No i tak, demony, dwie łapki, czyli co oni robią? Oni wysyła atakujący lub broniący się bohater odrzuca manę, czyli wysysa manę, czyli mam jedną manę, więc tylko mi tą jedną wyssali. Następnie podliczamy te resztę kostek, czyli to są dwa obrażenia i jedna mana. No i to jest tyle, co zrobiłem. Za tą trzecią akcję jeszcze użyję noży. To nie jest akcja, tylko zadać trzy rany w polu widzenia jednemu wrogowi. No to dam demonom, żeby przynajmniej jednego zniszczyć. No i za czwartą akcję pójdę do kowadła i wezmę przedmiot z grai 3. Tak działa w kampanii kowadło. No i znalazłem tu bardzo dobry przedmiot, kosa czaszki, no ale to jest do bijących, nie do czarujących. Więc może kiedyś wymienię to z Rogalem, żeby z taką kosą
biegał. No i to jest koniec moich akcji bohaterów. No to teraz przystępujemy do wrogów, więc najpierw zwykłe zgraje ruszają się i atakują. No i te zgraje się tylko ruszyły, no ale ci będą atakować, bo mają ten magiczny przedmiot, czyli niebiesko-pomarańczowa, a ja bronię się dwoma niebieskimi, bo z tego i z tego, więc zobaczmy, jakim wyszedł ten atak. No i rzucam kostkami. To z tego to mam dwa obrażenia, tak? Cztery mieczyki, dwie tarcze, dwa obrażenia, nic z tym nie zrobię. No i zostało mi tu jedno życie, no może być ciężko teraz zniszczyć to wszystko. No plus jest taki, że awansujemy, przynajmniej Mak awansuje na drugi poziom, dostanie dwa życia więcej. Trzeba się zabierać za to wszystko szybko, bo inaczej zginiemy. No ale jeszcze teraz ten Illidan. Illidan się nie ma, idzie do najdalszego bohatera w promieniu 3, czyli to jest ten i on nie musi być w polu widzenia, więc idzie do niego i jego będzie atakował. No i Rolucz ma 4 życia, no ale tak, najpierw przydziela 2 ognie, a później atakuje go i te ognie musi zaraz po walce rozpatrzeć i pomarańczową kostką, to może być bardzo bolące. No i Rolucz odrzucił swojego Frost Armora, dał tu taki jeden żeton jemu, nie wiem czy to w ogóle będzie sens, no ale sens jest taki, że on ma w tej chwili jedną kostkę niebieską więcej. No i Lidia rzuca kostkami. O kurde, to jest aż chyba 7 obrażeń plus 2 tarcze. No nie no, to Roach dorzuci, ma tutaj możliwość przerzucenia tej jednej walce kostki, więc za manę używa do przerzucenia jednej tej pomarańczowej kostki. Chyba, że to z walka jeden, to użyje 2 many, żeby przerzucić te 2 pomarańczowe kostki. I robi tą przerzutkę. No to jest zdecydowanie lepiej, bo w tym momencie dostaje tylko jedno obrażenie. No i następnie teraz te 2 palaki trzeba rozwiązać. Rzućmy pomarańczowymi kostkami niestety. No jest duża szansa, że zginie nam Roach, chociaż ma 3 życia. No udało mu się 2 życia tylko, więc jest na jednym życiu, że obydwaj bohaterowie u nas w tej chwili mają po jednym życiu tylko. No jak widzimy, nie jest to prosty scenariusz, nie wiem czy uda mi się tego przejść. Teraz mamy fazę awansowania, czyli tylko Mak awansuje na poziom 4. No i w fazie awansowania Mak dostał 2 życia i 1 manę. Teraz sobie jeszcze ulepsza zbroję mroku na zbroję mroku 2, czyli jego zbroja w tej chwili daje je 2 niebieskie kostki do obrony, no to jest bardzo dobrze. Przeżywalność zwiększamy. Do Draconic Skill dołożony został Beast Hunter kolejny, który pozwala nam to łatwiej przejść. No i teraz magiem to mógłbym szybko zrobić, tylko nie musiałbym się teleportować do niego, a on mnie będzie w następnej turze atakował. Wystarczy przeżyć jego atak i za każdą akcję dostają Roaming Monster, czyli ten mistrz by dostał 4 obrażenia, czyli 4 razy 4, 16 mógłby mu obrażeń zadać po prostu tak, nie rzucając niczym. No to trzeba to jakoś zrobić. Jest to chyba jedyna nadzieja na przejście tego. No idziemy z następną turą. Tak, przesuwamy na znacznik na numer 7 i namnażamy kolejną bestię teraz z poziomu 3-4. No i tu wylosowałem diabliki ze splugawionym mieczem. No w miarę dobry miecz przebijający. No i oni są tutaj daleko. Nie wiem, czy będą w tej grze jeszcze uczestniczyć, czy my dotrwamy do kolejnej tury. No i jeszcze dostaliśmy po jednym tym czasce smoka, czyli po jednym takim żetonie, który w następnej turze za takie żetony będziemy rzucać kostką, no i te negatywne efekty nam się będą uruchamiać. Ok, to teraz zaczynamy turę numer 7. No i tutaj nie mamy możliwości, zaczniemy od Roadja, bo jest na jednym życiu, więc zaatakuje Lidiana, zobaczymy, czy uda mu się jakąś manę zebrać i leczyć się w międzyczasie, próbując uzdrowić się w czasie ataku jak najwięcej.
I pierwszy żetonik mu nic nie pomógł, jeden punkt ruchu, więc do ataku się nie przyda. No i jedziemy z atakiem, czyli to jest dwie żółte i pomarańczowa kostka za to. O, i Lidian się bronić aż czterema niebieskimi i jedną czarną. No i tą garścią kości rzucamy. No jest to chyba równoważność. Tyle samo tarcz co mieczyków, no ale jest jedna mana do zyskania. No i Rogal jedynie co zrobi, to chyba zużyje tą manę, czyli zyskuje i ją zużywa na atak, żeby sobie uleczyć jedno życie. No a reszta jest bez zmian. To się wszystko niweluje. Tarcza, dwie tarcze, dwie tarcze, czyli atak, można powiedzieć, obroniony. No i drugi atak będzie taki sam, ale plus jedna pomarańczowa kostka, więc w końcu coś z tych żetoników jego się, jakiś bonus jest. No i bierzemy garść kości i rzucamy. No jest to lepszy atak, bo tylko widzę jedną tarczę na niebieskiej. No i Roach tak, to dostaje jedno obrażenie, łapka nic nie robi, no ale dostaje manę i sobie ozdrawia życie, więc bez zmian. I tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć obrażeń idzie Lidiana. Znaczy tam Lidiana. No i jedziemy trzecią akcję, chyba ostatnią. No i tym razem żółtą dorzucamy kostkę, nie pomarańczową. Pomarańczowa jest silniejsza, no ale niestety mamy teraz żółtą. No i jeszcze większa pula kości. No jest to dużo tarczy, ale dużo też mieczyków. No to rozpatrzmy to, chyba będzie dobrze. No i tu mamy tak, dużo kości tych się niweluje. No, są trzy mieczyki i jedna mana. Mana pójdzie na odzyskanie życia. Łapa nic nie robi, czyli trzy obrażenia i jedno życie dla naszej łoczycy. No i teraz, jakby się magowi udało przebić tutaj, mógłby użyć swojego dragonika. On ma Biskantera i próbować go zabić w tej turze. Najpierw trzeba się przebić przez te demony. I pierwsza akcja maga to on odzyska sobie 3 many. Nie 3 many, tylko tak, 3 many sobie odzyska. Druga akcja to będzie atak. Zużywa jedną manę na jedną dodatkową kostkę za ten przedmiot, czyli 3 żółte kostki, 2 niebieskie i czarna. No i zobaczymy, jak magowi wychodzą te ataki. No zdecydowanie lepiej, to będzie chyba dobrze. No i tutaj wykorzysta sobie tak, jedną manę zyskuje i dwie odrzuci, żeby dać dwa do ataku. Czyli mag w tej chwili zadał 5 obrażeń, 3, 4, 5 i dwa razy podpalił. Czyli gościu jest w tej chwili, jeden ginie i jeszcze zostało mu 2 życie. Teraz mag użyje kolejnej swojej sztuczki, uleczy sobie 3 rany. No i on w tej chwili ma 6 życia. To ciągle jest, nie była akcja, czyli na razie mamy dwie akcje zużyte. Teraz trzecią akcją zatakuje tego demona. No i to jest, teraz wykonuje atak z dwóch niebieskich, nie, z dwóch żółtych i nie, dwie niebieskie, bo nie zużywa many. I to jest zero obrażeń, ale są dwie many do odzyskania. No i jedną manę zużyje sobie na przerzucenie tej kostki niebieskiej. No i pięknie, to jest jedno tylko obrażenie. No ale to jest to, co chciał, żeby mieć dwie many. Oczywiście używał tego przerzucenia z tego zdolności. No i teraz sobie za jedną manę aktywuje tą zdolność, czyli położy na siebie tarczę, bo będzie teraz go atakował ten Lidianik. No i chyba to będzie moja czwarta akcja teraz. To nic innego, jak odzyskam sobie odpoczynek, wezmę dwa życia, żeby mieć na maksa, bo mam w tej chwili maksu jest 4, 5, 6, 7, 8, czyli mam 6. Plus 2 będzie 8, więc będę w fullu leczony, gotowy na atak Lidiana. No i jedziemy teraz z fazą demonów. Najpierw zaczniemy od tego demona, bo najpierw od zgrai zaczynamy. I ten demon musi rzucić te dwie kostki żółte za te podpalenia.
No i jest dwa obrażenia, więc jemu brakowało jednego, więc on się aktywuje i ginie. No i faktu jest, że ten przedmiot idzie i expo od zadniego do postaci, która mu zadała ten ogień, więc Mag dostaje 3 expa, a Rogar 2 expa. No i te piękne wężowe oczy idą do do maga z dobytku, czyli teraz będzie atakował z żółtej i pomarańczowej kostki. No, to zwiększa jego się siła ognia w tej chwili. No i teraz aktywujemy kolejne zgraje, więc oni się tylko wszyscy przesuwają. No i teraz najgorsze, Illidan, władca inkubów się aktywuje. On aktywuje się w strefie światła, więc dostaje 3 obrażenia na początek. Czyli teraz ma 11 obrażeń na 24, czyli już prawie w połowie jest. A przepraszam, to nie dostaje 6 obrażeń, 3 obrażenia, tylko 6 obrażeń, czyli jeszcze 3 obrażenia. Czyli ma w tej chwili 14 na 24, jeszcze 10 obrażeń. No ten żeton mu schodzi, bo dla tych monsterów on musi mieć dwa takie żetony, żeby coś zadziałało. Następnie przeniósł się do strefy cienia najbliższej, to jest tutaj i on tutaj, bo on może chyba teleportować, no ale zakładam, że tu jest mu lepiej. No i co teraz się dzieje? No i on, że tak powiem, najpierw aktywuje się to, później to, więc jeżeli w strefie światła był, to tylko otrzymuje obrażenia i się cofa. No to są dobre wiadomości dla nas, bo ja się przygotowałem na atak na tego, na mnie, ale chyba to źle zrobiłem. No dobrze, no to wtedy możemy teraz skończyć jego Rogar będzie jeszcze teraz awansował najpierw. I przy tym awansie Łotrzyca tak wzięła sobie postać cienia 2 może. Jest na czwartym poziomie, to jest z trzeciego poziomu. Postać też miała postać cienia 1. No i ona usuwa sobie te dwa rzeczone, punkt ruchu i jeden pomarańczowy do ataku, żeby dorzucić sobie dwa cienie, czyli będzie się bardziej biła, bo dorzuca sobie dobrą, najlepszą fioletową kostkę. No i dodatkowo zyskała dwa punkty życia i manę, no to jest gotowa do ubicia tego Liliana. Następnie przesuwamy na pole numer 8 i dobieramy zwykły skarb. Na tym zwykłym skarbem jest brygantyna, no to damy to Rogue'owi. Bardzo dobra zbroja, lepsza niż ta znoszona, skórzana, stara zbroja. Następnie mamy tu Draconic Manipulation, czyli rzucamy za każdego bohatera ilość tych czaszek. Każdy ma po jednej, więc po jednej kostce. Najpierw Mag, a później Rogal. No i on ma jedną łapkę, czyli patrzymy, co tam na tych skillach jest. No i na jego skillach tak, jedną ranę muszę przyjąć i poruszyć się dwie zony w stronę najbliższych wrogów. No to najbliższym wrogiem jest Illidan, więc to chyba mu pomoże nawet, bo nie zmarnuje akcji, żeby go ubić. I to jest koniec tury ósmej, czy siódmej w zasadzie. Teraz się rozpoczyna tura ósma. Więc może to już będzie decydujące, może się naszej łotrzycy uda dobić tą bestię. I tą turę rozpoczniemy od maga. Na początku chcieliśmy załatwić szybką sprawę Rogue'em, ale ten exp, który zdobędziemy, przechodzi do następnej rundy, więc magiem będziemy próbowali jak najwięcej zabić. No i zacznijmy od kultystów, czyli ruszymy się na początku dwa pola, dostaniemy 3 obrażenia za tą zgraję, bo za każde opuszczenie zgraji dostaniemy tyle obrażeń co figurki. No a robię tak, żeby ich dokończyć, kultystów, tylko po to, żeby w razie czego nie weszli do tej komnaty i nam nie zepsuli misji. Gdy Rogue'owi się nie uda, by tego załatwić, więc trzy ataki pójdą tu, ewentualnie dodatkowy atak, jeżeli się uda, to szybciej zrobić w nich. Oni mają dwie tarcze, ja mam żółtą, niebieską kostkę, nie muszę zużywać teraz many dzięki temu magicznemu przedmiotowi. No i jeszcze trzy akcje, więc jedziemy, mamy ustawione magię na dodatkowy damage. No to strzelamy w nich. No i wykonujemy rzut tą małą ilością kości, jak na tą grę. No jest całkiem dobrze.
Czyli konsumujemy manę tą i tą, żeby uruchomić ten skill 2 do obrażenia do ataku, czyli to jest 5 obrażeń plus 2 podpalenia. No i pięknie 5 zadanych obrażeń, many nie mam, muszę tam odrzucić jeszcze, no i mają 2 podpalenia, a zostały im 4 życia, więc zakładam, że jeszcze jeden atak pójdzie w nich, a następny chyba w kościotrupy. No i teraz ten sam zestaw kości, tylko bez jednej czarnej, bo jest ich mniej. No, jest chyba dobrze, będzie dobrze, mimo tego zadrapania i łapy. Czyli tak, za łapę oni dają ten token, no i jedno obrażenie za zadrapanie. Teraz te dwie kostki się znoszą, więc 3 obrażenia. No i tak zostawiamy, nic z tym więcej nie zrobimy. Czyli został ich na jednym życiu, to palaki go wykończą. To były moje raz, dwa, trzy akcje, więc czwartą akcję pójdzie no, w kościotrupów. No i teraz pomarańczowa, niebieska, pomarańczowa, żółta kostka, dwie niebieskie i dwie czerwone. No i jest wyniczek, no tak średniawo. No i jedno obrażenie dla mnie i jedna mana, a dla nich dwa obrażenia. No jest, to jest tyle, co Mac zrobił, chyba jest ok. To nie do końca myślę, że ta dobra jest różdżka, chociaż ona, wiesz, nie konsumuje, nie, wiecie, nie konsumuje many, ale no przydałby się jeszcze coś może mocniejszego. No i jedziemy z Łotrzycą, trzy akcje, ma jeszcze dodatkową akcję ruchu, ale chyba tego nie będzie robiła. Zestaw kości w miarę dobry, dwie żółte, pomarańczowa. No i jedziemy od pierwszego żetonu. Jest to cień, więc nic tu nie daje, więc możemy rzucać kostkami. No i rzucamy kosteczkami. No nic z tego ataku nie ma, ale jeszcze zapomniałem o fioletowej kostce, więc dorzucimy ją. No nic tu nie zrobiliśmy poza tym specjalnym efektem. I żadnego obrażenia, więc za manę sobie odzyska na pewno życie. A za specjalną zdolność dobiera kolejną aktywację. Jeden żeton łowczyka, więc to jest kolejny żeton aktywacyjny. No i teraz analogiczny atak. Garść kostek, ten żeton nic nie pomógł. No jest lepiej niż ostatnio. No i tu rogal nasz Łotrzyca, tak, jedną manę dostaje, jedno obrażenie, dodaje jedno obrażenie, ona też dostaje, łapa nic tu nie robi w obronie, to ona użyje jeszcze tego, żeby manę tą zużyć do jednej tarczy zużyć, czyli zada w sumie dwa tylko obrażenia. No to mamy 16 obrażeń na 24, więc jedziemy z kolejnym żetonem. No i to jest szarża, więc to nic nie daje, więc standardowy ten sam zestaw kości. Jedziemy trzeci atak. No i rzucamy kosteczkami znowu. No jest, no słabo, jest słabo. Chyba nic nie będzie, żadnych obrażeń. No to tak, to są trzy tarcze, trzy mieczyki, więc się znosi. Ona dostaje jedną ranę za zadrapanie, a manę zużywa, żeby zniosić jedną tarczę, czyli jedno obrażenie tu, jedno tu, po razie. No i ostatni żeton plus żółta kostka, czyli to jest max, wtedy będzie trzy żółte kostki. No ja tu się ciągle mylę z tą niebieską, nie wiem dlaczego, bo ich jest chyba za dużo. No to jedziemy z tym atakiem. I zobaczmy, co teraz wyjdzie z tego ataku. No jest zdecydowanie lepiej. Mimo tych tarczy, atak chyba lepszy. No i zanalizujmy kosteczki. To się znosi, czyli 3 obrażenia i ten specjalny kolejny ult, czyli znowu żeton aktywacji. No i tym kolejnym żetonem jest jeden punkt ruchu, więc nie pomoże w tym ataku. No gościu jest w tej chwili Lidia na 24 obrażenia zadać. To musiałaby naprawdę dobry rzut albo znowu rzucić jej ulta, czyli żeton łotrzyka. I zobaczmy, jak teraz wyjdzie. No dużo tarczy, ale też jest żeton łotrzyka, więc będzie jeszcze jeden atak, a z tego chyba nic tu nie wejdzie.
No i tak, to wszystko jest blokowane, żeton dobieramy i żeton następny to jest dodatkowy żeton. Ta jej akcja się nie skończy. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć już akcji, na pewno będzie siedem. Więc kolejny atak wyprowadza. No i patrzymy, jak to teraz wyjdzie. No jest dobrze, choć nie ma kolejnej aktywacji, ale jest lepiej z atakiem. No i teraz tak, te obrażenia dwa się znoszą. Jedno obrażenie drony i raz, dwa, trzy, cztery. Cztery obrażenia, czyli to jest tyle, co było potrzeba. No wymęczyła go w tych ostatnim z tymi akcjami przedłużonymi. No i pokonany został ten stwór, że tak powiem, boss, który był tam w klatce trzymany przez łotrzycę, która aż tyle akcji wydała, jeszcze by miała kolejną żeton. No to jest niezłe takie im kombo siadło, że tak powiem. I co? Teraz gra chyba się natychmiast kończy. Nie dogrywamy tej tury kolejnych tutaj ruchów, bo jeszcze mógłbyś nam się podpalić, ten gość uzyskać expa. No ale zakładam, że to już jest koniec, ale oni nie wykonują żadnych aktywacji. Teraz zobaczmy, jakie mamy nagrody za wygranie scenariusza. No i tak jedziemy. Tu jest Campaigning Chances i tu jest Campaigning Progression. Czyli tak. Najpierw może rozdzielmy exp. Dam się cały exp dla łotrzycy, bo ona zalega trochę z expem. Mag ma 15, ona ma 5, więc 3 idzie dla niej, czyli ona będzie miała 8. Następnie pociągniemy sobie jeden skarb z woreczka. Zobaczymy, co to będzie. Jaki jest skarb? No, tym razem rzadki mi się udało wyciągnąć. No i tu mamy topór do rzucania, no to dam na razie Roach'owi, to mu się przyda, może by też miał atak zasięgowy i też jako też melee atak, czyli zwykły no, zero pull. No zobaczymy co on sobie tam później wymyśli w trakcie miasta. Na razie mu daje, ten przedmiot idzie do niego. Następnie update woreczka. Odrzucamy 5 zwykłych, dorzucamy 2 epickie, 1 rzadki. No i możemy przejść teraz do kolejnego scenariusza, questu B na stronie kolejnej siódmej. No ale zanim to dojdziemy, jeszcze będzie ten etap miasta. No i w fazie miasta możemy teraz, uzgodniliśmy, że razem będziemy to wymieniać, podliczymy wszystkie łupy nasze i przedmioty się wymienimy tak jak chcemy, no i będziemy je później tutaj sprzedawać i wymieniać na żetony łupów. I w fazie miasta tak, mamy 10 tych żetonów łupów, więc to jest jakby nasza waluta, no ale my możemy jeszcze sprzedać swoje wszystkie itemy, których nie chcemy. Już mniej więcej zostaliśmy wymienieni tak jak chcieliśmy i zobaczymy, pokażę Wam teraz listę przedmiotów. No i tak, wymiana przedmiotów. Zwykły kosztuje 1 na żeton tupów, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Plus rzadki 3, czyli 9 żetonów jeszcze idzie na nasze konto. No i tak, tu mamy 19 żetonów do wydania i teraz tak, jedziemy sobie na początku z uzielarza. Weźmy sobie, kupmy fiolkę many, fiolkę zdrowia, bo to się przydaje, czyli 4 żetony już nam odchodzą. No i zostało nam 15 żetonów. Można spróbować losować z woreczka, bo po prostu sobie wziąć za 14 dwa rzadkie skarby i chyba tak zrobimy, że weźmiemy to i jeden przedmiot zostaniemy sobie w oberży do ewentualnego późniejszego handlu. No i tymi przedmiotami mamy rogaty, hełm i zatrute strzały. To chyba te dwa itemy pójdą do naszego rogala, bo on jest bardziej zwarciu, będzie chyba teoretycznie więcej przyjmował obrażeń. Więc dajemy dla niego i zatrute strzały do tego się też skąpią. Będzie dawał jedno obrażenie. No to te obydwa przedmioty idą do rogala. No niestety, czarodzieju.
No jak widzimy, planszetka teraz Rogala jest zapełniona wszystkimi przedmiotami. Trzeba pamiętać teraz, żeby używać tego wszystkiego. Ja jeszcze zapomniałem postać cienia 2, że za jedną manę dwa obrażenia. Najlepiej byłoby wydawać te manę zamiast na tarczy na dwa obrażenia, więc tamten Lidan by szybciej zszedł. Nie trzeba byłoby aż tyle akcji. No to jest... Trzeba o tym wszystkim pamiętać. Ja ciągle zapominam o tym skillu. No i mamy przygotowane postacie do następnej misji. No a następna misja będzie w następnym odcinku. Tutaj już na razie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli się podoba, to proszę tutaj jakieś komentarze, lajki, subskrypcje oczywiście, jeżeli nie chcecie zobaczyć. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki, to oczywiście subskrypcje polecam. No i tak, ostatni przedmiot zostanie na następną misję. No a ja przygotowuję kolejną misję, patrzę, co tam się dzieje. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć za oglądanie. Pozdrawiam.